Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszą Zuzią w drodze do marzeń. Chciałam Wam pokazać, jak zmieniłam tutaj jej mieszkanko, bo troszkę tutaj pozmieniałam. Pomalowałam ścianę, dodałam takie półki, jakieś tam książki, pierdolety. Łóżko z narzutą, lustro, kwiatek, obraz. O, proszę bardzo. Osiągnięty 10 poziom gotowania, super, cieszę się bardzo. Czy to jest w ogóle szafa, czy nie? Nie, to nie jest szafa. Dobra, ale niech będzie szafa. No i powiększyłam kuchnię. Boże, zawsze mylę kuchnię z łazienką, oczywiście. Powiększyłam łazienkę. To pomieszczenie włącz. I zrobiłam jej różową. Taką zwykłą, najzwyklejszą. Mamy pralkę, tylko zapomniałam akurat kupić. A nie, no jest suszarka, co ja gadam w ogóle. No, mamy pralkę i suszarkę, dorobiliśmy się. Mamy 1000 na koncie tym zwykłym i chyba 1000, tak, na koncie lokalu. Trochę pozmieniałam menu, odjęłam tam te rzeczy, które wymagały wyższego poziomu gotowania, bo tam miałam w poprzednim odcinku właśnie komunikat, mogłabyś to posprzątać? Komunikat, że ona... że tam kucharz nie sprostał zadaniu, że nie potrafi gotować i żeby zmienić te posiłki, więc zmieniłam. No i co? Nie dostałam niestety komentarzy. O kurde, jaki to jest syf. Niestety nie dostałam komentarzy na temat tego, czy ona może sama pracować w tej kuchni. Więc no nie wiem, no chyba na razie zostanie tak jak jest, bo ja nie widzę tutaj żadnego... czegoś, co można by było zrobić. Nie mam żadnego pomysłu po prostu na to. Tutaj wstawiłam jeszcze taki stoliczek. Nie wiem, czy on będzie się zaliczał do tych stolików, do tej restauracji, nie wiem. Ona tak poszła się zdrzemnąć. To możesz... A dobra, możesz sobie tak się zdrzemnąć. I co? Ona idzie dzisiaj do pracy za 7 godzin. I chyba dostanie awans. Mam nadzieję. No jeszcze musi przygotować posiłek, ale ja mam wrażenie, że te zadania codzienne tak nie za bardzo pomagają. W sensie takim, że jakoś nie mają dużego wpływu na tą ocenę. Bo nieraz tak miałam, że miałam tutaj niezaczęte w zadaniach codziennych, a i tak dostawałam awans, bo to najbardziej się liczy w sumie. Dobra. I chciałam wam powiedzieć, co my musimy jeszcze tutaj zrobić. Ona musi mieć winne gotowanie na 10, gotowanie na 10, tak jest. Charyzmę na 10, mamy na 5. Miksologię miała być na 5, ale skoro mamy już 8, to myślę, że pociągniemy to też do tego 10. Łowienie na 5, a mamy już na 6, ok. Restaurację na 5 gwiazdek. Póki co mamy... Mamy 3 gwiazdki, prawie 3 gwiazdki. Musimy zrobić tą aspirację gotowania całą, czyli to chyba jest nawet ostatni poziom. Nie wiem. No i co? No i aha, i 10 poziom kariery gotowania. A mamy 7, dzisiaj będzie 8, bo będziemy mieli awans. Także ten. Generalnie w sumie no już jesteśmy bliżej końca, więc spoko. No ta restauracja miała być taka, wiecie... na początek, nie? Potem mieliśmy coś większego, ale w sumie, słuchajcie, ja lubię takie małe te, bo ja nie lubię takich wielkich rzeczy prowadzić, na przykład nie lubię mieć dużych domów w Simsach, tak samo myślę, że duża restauracja też by nie była odpowiednia dla mnie, no chociaż ta mogłaby być jednak większa, można by było ją też trochę sobie rozbudować, ale generalnie jest spoko, tak minimalistycznie, nie za dużo pierdół nawalone. Jeszcze bym chciała tutaj jakiś fajny ogród zrobić, zejście z tej strony na ogród, albo jej zrobić, nie? Albo tu jakoś, nie wiem, oddzielić i tu ona by miała swoje, tam jakiś swój ogródek, może jakieś plony by sobie zasadziła czy coś, a tutaj by był jeszcze ogród dla gości, nie wiem, jakieś rzeczy dla dzieciaków jakby przyszły z rodzicami, no nie wiem. To jest jeszcze do przemyślenia. No tutaj też jeszcze nic nie dałam na tym tarasie jakby, bo nie wiem, jakoś nie miałam weny na to. Co to jest? Wygłupy z laserem, okej. Dobra, czekaj, stop. Ty idziesz do pracy za 5 godzin. Ja myślę, że otworzymy sobie tą restaurację o 9. Ja bym jeszcze przygotowała coś. Warzywną zapiekankę, żeby ona jednak miała już to zadanie codzienne zrobione.
Otworzymy tę restaurację o 9. Ona sobie pójdzie do pracy i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy ci pracownicy zostaną z nami, czy nie? Znaczy tutaj sami, bez niej. Zmieniłam też stroje pracownikom. Jeszcze chciałabym zmienić. Jednemu zmieniłam wygląd, kucharzowi bodajże, ale jeszcze muszę zmienić tym dwóm paniom kelnerkom. Chciałabym też je wysłać na jakieś szkolenie, żeby podwyższyć im poziomy tam, nie wiem, czegokolwiek, żeby lepiej pracowały. I tak w ogóle to powiem wam, że mamy straszne kontakty. Patrzcie, to jest ten Dustin, tutaj go zmieniłam. On jest w ogóle drugorzędną gwiazdą. Jest przez nas nielubiany, więc możesz z nim pogadać. I tutaj jest Tanvi, ona była tą szefową sali, chyba ona chyba tutaj stała. I my jej też nie lubimy za bardzo. Jeszcze jedna dziewczyna, ale jej nie znamy. Widzę, że nie mamy jej w kontaktach. Nie wiem czemu. No i tak to wygląda. Nie jedz tego. Zostaw to. Ja ci to do lodówki schowam. Jest 8 rano. Dobra, ja myślę, że że otworzymy w sumie, bo oni muszą przyjść i się przygotować do roboty. Czy ty możesz tutaj coś. Nie wpuszczaj nowych klientów, poproś o stolik. O, i dobra, i zmieniłam im stroje. Ona ma takie coś. Za bardzo teraz wam nie pokażę, ale tak właśnie wygląda. Krótkie spodenki i trochę bardziej tak elegancko, a ci kelnerzy są tak bardziej na luzie ubrani. Kucharzowi nie zmieniałam tego stroju, no bo taki strój typowy kucharzowy. Patrzcie, szopek. Przybłęda. No, także on wygląda sobie tak. I co? I ja myślę, że ona w sumie spoko chyba wygląda. Czy to jest seniorka? No dobra. Może byś z nią porozmawiała? O, to jest chyba nasz. Tak, to jest kelner i on wygląda właśnie tak. Ja bym mu zmieniła w sumie trochę tą twarz, w sensie włosy i w ogóle i tą brodę, bo dla mnie to nie wygląda za dobrze. Więc zmieniam go, zaraz do was przyjdę. Dobra, zmieniłam go, wygląda teraz tak. Myślę, że spoko, tylko czemu on ma fioletowe włosy? Kurde. Dobra, nieważne. Nie, w kasie tego nie było. Czekajcie, automatyczne wszystkie światła. Dlaczego ty, kocie? Ach, stop. Dlaczego ten kot mi się tu pałęta? Wygłoś kazanie o atakowaniu. Weź tu zarządzanie, przywitaj. Weź tu powitaj tych wszystkich ludków. Zarządzanie, przywitaj. Zarządzanie, przywitaj. O, ile tu ludzi do nas przychodzi. Boże, ile ludzi, patrzcie, nie starczy dla wszystkich miejsca. Ona się fajnie dzisiaj ubrała na gorącą pogodę, bo dzisiaj jest ciepło. Przywitaj ją też. No i ja myślę, że tak, ja... Wiecie wy co, co on robi? Myślę, że on w telefonie siedzi, ale on chyba kartki jakieś wyciągał. On mu mówił, co ma gotować. Ja myślę, że byśmy mogli zrobić takie spotkanie ogólnie po pracy. Patrzcie, tak jak się trzęsie. Żeby się z nimi pozaprzyjaźniać, nie? Dobrze by było. Zarządzanie. Okej. Tutaj strasznie dużo ludzi, kurczę, ciasno się zrobiło. Teraz tutaj trzeba tych poklikać. A ten co? Czy my mamy tylko jednego pracownika? W sensie, nie chodzi mi o tego kelnera, bo mi się wydawało, że jeszcze jedna była babeczka. No nie wiem. Dobra, tu coś można jeszcze zrobić? Nie. To ma już czwóreczkę. Ci też mają czwórkę. Babo. Aha, przywitano. Ten przywitany. Czyli wszyscy chyba są przywitani. A to dziecko? Też. Okej. No dobra, to co teraz? Nic, już nic się nie da robić. Kurczę, dziwne. Liczba ocen 12. Czy można tu coś kupić? 930 punktów. Dociekliwi klienci. Sprawia, że klienci od czasu do czasu życzą sobie, żeby obsługa podpowiedziała im, co zamówić i odblokowuje możliwość polecenia Piotra za pomocą interakcji i poleć zdanie spoko. Dodatkowy kelner. Inwazja głodomorów. Tymczasowe, ok. Nadwyżka plonów. Ok. Opcje jakości składników. Cierpliwi goście.
Ułatwia wywieranie dobrego wrażenia na klientach za sprawą szybkiej obsługi i sprawia, że będą skłonni dłużej czekać, zanim zaczną denerwować się na powolną obsługę. Okej, myślę, że sobie to kupimy. I spoko. Kurczę, no naprawdę jest tu bardzo ciasno. A, ten, patrzcie, mówi mu co kto zamówił. Wszyscy są zadowoleni. Oni nie mają gdzie siedzieć chyba, dlatego tak stoją. Zarządzanie, tu jest okej. Ta sobie w ogóle tańczy. Orety, wystrój tego lokalu jest naprawdę ładny. Fajnie, że ci się podoba, panie. Tylko możesz przestać tańczyć, a ty, kocie... Podejdź tu. I mogłabyś zawołać kota. Bo to tak trochę głupio, że ten kocur tutaj łazi. Może on tu przyjść? Nie. Kurde. A możesz zawołać na jedzenie? O, jest. Zostaw tego kota. Ona w ogóle chodzi przez te ściany. Ja nie wiem, czy wy to widzicie. Jak kot przyjdzie, to zablokuje drzwi. Okej. Zablokuj drzwi dla wszystkie zwierzaki. Nie wiem, czy to tak będzie działać. No i ona idzie do... O nie. Czas oczekiwania na zamówienie nieszczególnie mi odpowiada. Szkoda. Ten się jakoś zamulił chyba. Degraduj, awansuj, ustal szybkość gotowania normalnie. Może tak spróbujemy. Okej, ona do niego idzie. Ci też tutaj są. Kurde, co jest z tobą? I ona idzie do pracy? Nie. Kurczę, on ma chyba coś ubrane na sobie, że ludzie na niego dziwnie reagują. Aha, i ona może iść do tej pracy? Idzie do pracy, patrzcie. I zobaczymy, co teraz będzie, jak ona pójdzie. Zobaczcie, ona teraz jest w pracy, przekierowała mnie oczywiście do tego jej mieszkania, które wynajmuje, ale dalej jest otwarte. Nie wiem, czy to tak działa. W sensie, że czy oni to tam rzeczywiście obsługują tych klientów, bo jest zysk z posiłków minus 71, liczba klientów 0. Więc nie wiem, o co chodzi. Twój lokal zaczął przynosić straty. Być może lepiej go zamknąć, dopóki nie znajdziesz czasu, by wprowadzić niezbędne zmiany. No, widocznie nie potrafię, nie ogarniam tej roboty. Mamy jakieś rachunki? Nie mamy. Dobra, to możesz tam pojechać? Weź to skończ. Patrzcie, ona przyszła z pracy, jest nawet przebrana w swój strój do gotowania. Wiecie co? Ja chyba zamknę ten sklep. No, spadło nam ocena do 2 gwiazdek. Obsłużeni klienci 3 klientów przez 9 godzin. Serio? Okej, nic tutaj nie jest napisane. Neutralne, neutralne, neutralne. A to co? Umiejętności komediowe 3 poziom. Dobra, a ja bym chciała, żeby ona... Aha, to trzeba... Jeszcze raz, otwórz. Bo ja bym chciała ją wysłać na szkolenie jakieś. Trzeba puścić grę. Zarządzaj. Czekajcie, bo ja chciałabym nie wpuszczać nowych klientów. I teraz tak, zarządzaj. Opłać szkolenie. Krótkie szkolenie. Dobra. Zrobimy tak. Tutaj też trzeba zrobić. Opłać szkolenie. Krótkie szkolenie. Szkolenie po skończeniu zmiany. Chce pani pomóc się rozwinąć, czy próbuje mi pani uzmysłowić, że kiepsko pracuję? W każdym razie lepiej będę pilnie się uczyć. Mhm. Opłać szkolenie. A na przykład czemu nie możesz tego? Aha. Szkolenie poza miejscem pracy będzie bieg z przeszkodami? Proszę nie odpowiadać, niech to będzie niespodzianka. Mi się wydaje, czy oni tak chamsko trochę mi odpowiadają. Dobra, może go pochwal. Tego też możesz pochwalić. Tą też pochwalimy. Czekajcie, wspaniale. Staram się dawać przykład innym pracownikom i wygląda na to, że mój wysiłek nie szedł na marne. Wspaniale jest zostać docenionym. Proszę mówić dalej. Komplementy nigdy się nie znudzą. Okej. Okej, dobra. Zamykamy restaurację.
Wiem, że straciliśmy pieniądze, ale to nic. Oni sobie idą. Z tym to my się nienawidzimy wręcz. Dobra, weź sobie resztki jakieś. Dobra, i ja myślę, że zaprosimy tych ludków. Zaprosimy ją. Zaprosimy Destina. I Filipa. Zaraz tu będzie, okej. Nie ma ochoty przyjść, Dustin, haha. Dobra, Dustin nie chciał, to Filip. Aha, on tu gdzieś jest, dobra. Pogadajcie sobie. Dobra, nie wiem, cokolwiek. O wampirach pogadajcie. O zainteresowaniach, wygłoś mowę zachęcającą. Schlebiaj. I takie tam. Rozmowy w kiblu zawsze spoko. Zobaczcie, dziewczyny już się tak polubiły, że... są przyjaciółkami. Trzeba by jeszcze tutaj ją poznać. I jest głupkiem. Dobra, ale myślę, że można już ją pożegnać. Przyjazne. Pożegnaj. Świetna reputacja, fajnie. Bardzo się dziewczyny zaprzyjaźniły. Ja bym chciała teraz zadzwonić do Dustina. Rozmawiaj. Moi drodzy, Zuzia wróciła z pracy i powiem wam, że dostała awans. Zaraz wam pokażę. Nie, nie, tak, chyba, poczekajcie. Spełnione aspiracje. Dzięki koncentracji, praktyce i paru wspaniałym składnikom Zuzia spełniła swoje marzenie, by stać się wirtuozką kuchni. Zdobyta cecha mistrzyni świeżości. Wszystkie przygotowane potrawy są wysokiej jakości i nigdy się nie psują. Subcio. Awans na stanowisko zastępczyni szefa kuchni. 1300. Jakiś tam coś, tam cokolwiek to znaczy, nie wiem. Napisz książkę kucharską używając komputera. Okej. Co my tu mamy? Tutaj mamy wszystko zrobione. Przygotowanie jedzenia nie zaczęte. 8 poziom. Praca za 3 godziny. No dobra, to ja będę się z wami żegnać. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. W następnym odcinku oczywiście dalej będziemy starać się pracować dobrze w tej restauracji, żeby nam wszystko fajnie poszło. Chociaż powiem wam, że ciężki kawałek chleba to jest. No ale mam nadzieję, że to się jakoś rozwiąże. Może, nie wiem, znowu zrobię jakiś mały remoncik, powiększymy tą restaurację. Nie wiem, zobaczymy. Także co, żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!